Hej, ja nazywam się Ninja Lisu, a dzisiaj robimy unboxing pudła. Takiego oto pudła. Przyszła do mnie paczka od widza. No to co? Zaczynamy. No to właśnie paczka prezentuje się właśnie tak. Jest biało-czarna. Nie wiem, czy widać. Tu widać. O, biało-czarna z tasiemkami widzę. Prawdopodobnie zaklejono tutaj firmę, tu też, tu prawdopodobnie, bo po co by była tutaj czarna taśma, musiało coś tu być, tutaj tak samo, po co by się to znajdowało, to rozumiem, to, tu, widzicie, to, o, tu bardziej będzie widać, to rozumiem, bo to trzyma klapę, ale to nie, to musi być jakaś firma. Umówiłem się tak, przez ten tydzień będą wlatywać codziennie filmy do Sylwestra. Od Sylwestra robię sobie przerwę do marca. W marcu zaczynam nagrywać daily do końca roku. I zaczynają się odcinki co 2-3 dni. Więc tak właśnie sobie rozplanowałem za rok właśnie filmy. No to co, ja przechodzę do otwierania paczki. Mam akurat nożyczki już przygotowane. Odcinamy. O, te co pokazywałem, to ciężko jest. Te na rogach są ciężko, czyli patrzcie, o te ciężko było przeciąć. Bo po drugiej stronie też jest, ale gorzej widać. Nie wiem, czy widać. Mogę odkleić i pokazać, że mam na palcu na białym tle. Widzicie? Dobra, odkładam nożyczki. I co nas czeka w środku? O, już widzę fanarta. Dobra, ja już widzę tutaj. Dobra, wy też widzicie. Promo Adidas. Proszę. Fanarcik. A nie ma jakiejś listy? Chyba nie ma. Fanarcik bananka z Fortnite'a na to wychodzi, bo on jest Fortnite. Bananek nawet fajny, mi się podoba. Gdzieś powieszę. Dobra, kładziemy. O, drugi taki papier. Ewidentnie twórca chce przekazać mi, że Fortnite. Jedna z postaci z Fortnite'a widzę. O, tu jest ponumerowane. Powyciągam to wszystko. Zaraz pudełko. O! Chyba Cheetosy też chyba lubi. Na to wychodzi. Mam jedyneczkę. Mam i dwójeczkę. To jest piąteczka. Dobra. Tu jest trójeczka. Siódemeczka jest duża. Wow. Czyżby co tam się by szykowało? Nożyczki odłożę trochę po sumie. To mi wygląda trochę jak papieros, ale mniejsza z tym. Dobra, odłóżmy sobie ten karton tu. Tu są te rzeczy, które już widziałem. Tu bardziej są tam. Tam są rzeczy. No to co? Pokładajmy. Co to jest? Dziesiątka. Słyszycie? Jakiś metal i jakieś tego rzeczy. Nie wiem jakie. Dobra. Układam to jakkolwiek. Tu jedyneczkę już sobie zostawię. Dobra, tu leżą. Dobra, otwieramy jedyneczkę. Kurde, nie chcę wyjść. O! O! Poziomica. Spoko. Sprawdźmy, czy mam proste biurko, kurde. No całkiem proste. Widać? Widać. Jest całkiem proste, można zauważyć. Tutaj ten bąbelek. Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, odłóżmy to tutaj. Narcik. Dwójeczka. Tu jest dwójeczka. O, tu jest coś cieniutkiego, ale czuję coś okrągłego. Więc tu mogę przycinać. Ale cieniutkie, już myślałem, że jakaś karta
kartka albo coś. Albo karta nawet. O, widzę, że stara nazwa mojego kanału, Lord Lisu. Pamiętam tą nazwę. Jelonek. Fajnie. Konkursik będzie na przypinkę. Na poziomice. Kot. Nie kombinuj za wiele. Dobra, trójeczka. Gdzie jest trójeczka? Tu jest. Tu jest trójeczka. Dobra. O. Jaki fajny misiu. Nie wiem, skąd on jest. Ale fajny, patrzcie. Jaki słodziak. O. A strasznie coś słabo dzisiaj łapie. Ale fajny, słodziak. Mi się podoba. Też będzie do wygrania. Czwóreczka. Tu jest. O, tu już jest całkiem spora paczuszka. Czuję coś kwadratowego. Więc mogę dalej obcinać górę. Kurde no. Blokuje się. Co to jest? Co to jest? Ej, halo, co to jest? To już jest w ogóle z innego papieru. Tu ktoś... Skrzynia z Minecrafta, patrzcie. Przypadkowo ją otworzyłem. XD. Fajna. Mi się podoba. Też do wygrania będzie. Tak samo jak ta naklejka. Figurkę zostawiam. Tą figurkę sobie zostawiam. A skrzynię do wygrania. Przypinki. Obie będą do wygrania. No i... Naklejeczka też będzie do wygrania. Fanarta sobie gdzieś powieszę. Czwóreczka to była? Tak, to była czwóreczka. Czyli teraz piąteczka, bo mam akurat. To już jest cieniutkie. Tu wolę się obchodzić mnie bardziej ostrożnie, a nie mniej ostrożnie. Kurde, kot pod biurkiem siedzi i mi coś tam kombinuje. Napiszcie w komentarzu zły kot. To przypnę wam serduszko. Kot, kurde no. Nie, wtrumoliła mi się do plecaka, super. O, dobra. Dobra. Tu jeszcze mogę otworzyć, bo tu nic nie ma. Jeszcze na razie nic nie ma. Pomeranian, patrzcie. Pomeranian. Ale fajny. To sobie chyba zostawię. Linijka i tu są daty. Daty różnych wojen i tych innych. Daty historyczne. To była piąteczka, czyli teraz szósteczka. Teraz coś takiego cięższego bardziej. To jest bardziej na wagę. A jak ciężko się obcina. Co, już widzę chyba tył albo przód tego. Kurde. Tył, to jest tył samochodzika. Nissana GT-R'a. Mój jeden z wymarzonych samochodów. Fajny jest, mi się podoba strasznie. Niektórym się nie podoba ten płaski tył, a mi się akurat... No, trochę taki średniawy jest ten płaski tył, to jest... Tu jest siódemka. Idziemy do tej dużej paczki, a tu jest taka okrągła, gdzie słychać te szelesty. Dobra, teraz robimy unboxing tego dużego. Co to jest? Co to jest? To są karty. Patrzcie, to są karty. Elektro. World of Top Trumps. Niech to się otwiera. No patrzcie, nie mogę otworzyć. Aha. Unboxing kart. Electro, Sandman, Deadpool. Dobra, to już wiem, że to są chyba Marvela.
Bo Sandmana znam, znam Deadpoola, chyba Elektro też skądś znam. Ant-Man, Red Skull. Ciebie nie, tego nie znam. Pyro też nie znam. Fantastyczną czwórkę znam. Os znam. Visiona znam. Ją znam. Thanos. O, patrzcie, Thanos w karcie. Lol, ale on wygląda. Ale kozak. I patrzcie, on ma rękawice. Nieskończoności, wow. Morlum. Nie znam go, gościa. I też nie znam. Nie znam. Znam Czarną Wdowę. Ultrona. Ultron też kozak wygląda. Inaczej, patrzcie na jego twarz. Tu. Gdzie? Kompletnie inaczej. Marvel Boy. Marvel Boy. Fajnie. Go znam. Pana Falcona. Fajny jest, bo to te, bo rozkładasz skrzydła. O, tu jest uszkodzona. Patrzcie. Ajajaj, szkoda. A, jeszcze porysowana. Ale tak, tak ciebie nie znałem. Kang. Nie znam. Luke Cage. Nie znam. Goście. Nie wiem, co to jest za gościu. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem gościu z X-Menów. Gość, tego gościa znam. Nie wiem, po prostu kiedyś się oglądałem. Dark Phoenix znam. Iron Fist znam. Lokiego znam. To jest ten czerwony Venom. Chyba pamiętam. Giant Man. Nie kojarzę. Kojarzę Cyklopa, ale go nie. To jest z Deadpoola z drugiej części. Kojarzę tego gościa. Dobra. I tu są te dwie karty takie. W ogóle wszystkie mają z tyłu fantastyczną czwórkę, patrzcie. Ciekawe. Dobra, schowajmy to tam, gdzie było. To sobie prawdopodobnie albo zostawię. Zobaczę. Może będzie do wygrania. To była siódemka, czyli teraz ósemka. Nie wiem, czy to nie jest jakiś długopis, po tej gumce rozpoznaję. Ale coś tak płaskie po drugiej stronie. Dobra, robię to tak. Nie chce mi się. Super zakleiłeś, za co dostaję, nie no, żartuję, nie dostaniesz złej oceny. Szczerze mówiąc, nie wiem od kogo to było, bo nie podał, jak się nazywa. Nie, czekaj, no chyba miał na imię Michał? Nie wiem, nie pamiętam, teraz mi się nie chce iść sprawdzać. Nie chce mi się grzebać tam w śmieciach. Ach. Już to wywaliłem, podarłem, wywaliłem. Nie chcę się bawić w puzzle, nie chcę się bawić w nic. A ja dalej się z tym męczę, bo ciężko jest. O, w końcu jedna taśma poszła. Jeszcze dwie. No chyba, że już mi się uda tak wyciągnąć. Nie, ja już chyba wiem. Tak, to jest takie do telefonów, tabletów, że ten długopisik, nie pamiętam, jak on się nazywał, że możesz po prostu z tym sobie przejeżdżać i klikać. Dobra, też spoko. To chyba sobie zostawię, bo nie mam. Dziewiątka. Dziewiątka też taka podobna strasznie. I też jakaś taka trójkątna. Może to donejcik tym razem. Nie, bo by szeleściał. Szeleściał, ja nie wierzę, co ja powiedziałem. Szeleściał. Szeleścił, a nie szeleściał. Co jest? Papierek gdzieś odstrzelił mi w kosmos. Przy odkurzaniu się zabierze. Dobra, spoko. Co to jest? Co to jest? Butelka Coca-Coli malutka, ale fajna. Zachowam sobie chyba. Z 2020, patrzcie. 2020. Wow.
Ale jest taka jakaś świeża. Chyba już miałem podobną gdzieś, nie pamiętam. Dobra, to jest ta szeleszcząca teraz kula. Nie wiem, może to kula do kąpieli z kawałkami? Zabawki jakieś może tam. Ale ja nie mam wannę. To po co mi? Ja mam prysznic. Dobra, szybko rozpakowujemy. Kurde, przykleiłem się. Jezu, strasznie tutaj dużo taśmy zmarnowałeś, gościu. Michale albo Maćku, nie pamiętam. Albo to, albo to. Ech. To czy to jest... Czy to jest bombka? Czy to jest bombka, która ma w sobie coś? Bo widzę, że można otworzyć. Nie. Nie. Czy wy to widzicie? Czy to jest skin? Czy to jest postać z Fortnite'a, skin bombowe barwy? Baczcie. Kurde. Bombowe barwy. To jest karabinek i bomba przylepna. I kilo flamorożca, patrzcie. LOL. Ej, dobra, ja tą figurkę zostawię. Co to jest? Fałdolce? Patrzcie, fałdolce dostałem. O kurde. A to nie jest przypadkiem po to, żeby to tak stało? Bo to ma dziurki w butach. Bo te postacie mają dziurki w butach. Biorę kolejną. Dobra. Coś się stało i to nie pasuje do siebie. Ale mniejsza z tym. Fajnie, że są figurki Fortnite. Tobie dam kilofik. To tamtemu dałem karabin i bombę przylepną. Tobie pasuje kilofik. Ładne. Ładnie to wygląda. Mi się podoba. Szczedrunga. Bardzo ładne. To chyba już wszystko, mi się tak wydaje. Chyba ta. To już wszystko. Dobra. Bombeczka takie. Miasteczko małe. Się przedstawiam. Zrobimy dyskotekę, co wy na to? Do, 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 run now, baby, run now. And you wanna do, 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 do. Sorry, muzyki nie podłożyłem, dlatego sobie tak nuciłem. No to będzie trochę sprzątanka. Dobra. Ja na dzisiaj tak kończę. Jutro jest kolejny odcinek na moim kanale, który wleci jutro około godziny 16. Zobaczymy. Może ja to... Czekajcie. Nie. Będzie... Wejdzie odcinek o godzinie 18. Jest... Wtedy wszyscy kończą pracę i takie inte. O, w ogóle patrzcie, co dostałem niedawno na Mikołajki. Dostałem takiego fajnego świętego Mikołaja, którego sobie prawdopodobnie położę na choince. I teraz wam pokażę, co jest do wygrania w konkursie. To nie, sorry, pomyłka. To. Te dwie przypinki. To. I to. Tą resztę sobie zostawię. No i te wszystkie nagrody są do wygrania. Jak zdobyć właśnie te nagrody? Już wam mówię. Trzeba zaobserwować mnie na Instagramie. Link macie w opisie. Trzeba dołączyć do mojego Discorda. Też link macie w opisie. Zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę i napisać w komentarzu zgłaszam się na konkurs. Nie zapominając o hashtag niegrzeczny kot. Czy jakoś tak. Dobra. Już mam 19 minutek, więc
Za niedługo 20, więc powinienem... Dobra, już jest 20, bo widziałem, jak się przełączyło. Czyli to już powinienem kończyć, bo czas antenowy się u mnie skończył. U mnie będą trwać po 20 minut, po 30, więc jeśli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem i nara!